Siema, dzisiaj znowu witam was w warsztacie. Robimy elektronikę trochę też inną niż zwykle. Mianowicie naprawy laptopa. Będziemy wymieniać baterię w Dell Latitude, więc przechodzimy od razu bez zbędnego gadania. Latitude, model 5590. Tak jak widzimy, problem jest tak duży, że bateria po prostu spuchła i wypchnęła obudowę. To, że praktycznie wcale nie ma pojemności, to nie muszę nic mówić, ale to tutaj aż wystaje. Widzimy, tutaj dookoła mamy śruby. One się trzymają w obudowie i nie wypadają. Tutaj na środku mamy jeszcze jedną. Wystarczy je odkręcić i podważyć obudowę z każdej strony bardzo ostrożnie. Jest to tutaj klasyczny krzyżak PH0. No i po zdjęciu obudowy, tak jak widzimy, tutaj wkręty trzymają się w obudowę bez problemu i naszym oczom ukazuje się całe wnętrze laptopa. Dysk M2, SSD, tutaj jest więcej miejsca. Tutaj pamięć RAM 2x16 akurat u mnie. Chłodzenia, inne rzeczy. A tutaj widzimy baterię. No i tak jak widzimy, ona się rozwarstwiła. To jest GJKNX 8500 mAh, 68 Wh. Tutaj mamy taką wtyczuszkę. Ten przewód wygląda, jakby był zintegrowany z baterią, ale widziałem na filmikach, że po prostu wtyczka jest z drugiej strony i odepniemy go dopiero po wyjęciu baterii. Tutaj takie złącze trochę jak w starszych laptopach, tylko że w nich ono było wyprowadzone na zewnątrz. Tutaj widzimy, wkrętów nie ma, natomiast jest jeden tutaj. Tak, coś mi się kojarzyło. I to by było chyba na tyle, tak. Tak, widzimy, dość prosta czynność. Muszę wydobyć tego wkręta. No, w każdym razie, jest jedna strona baterii, ta z napisami. Jest druga strona. Bateria jest dość płaska i dość lekka. I tak jak mówiłem, tutaj jest taka szpara. Tutaj ten przewód wchodzi, a on nie jest zintegrowany z baterią, tylko tu jest taka wtyczka, taka wsuwana. I to musimy najprawdopodobniej przełożyć do nowej baterii. Tak wygląda stara, tutaj zaczęła się rozwarstwiać, no po prostu spuchła, nie? Nie wiem, czy jest jakiś użytek z tego, ona tam trochę pojemność trzyma. Mi się chyba nie przyda, może ktoś kupi za jakieś grosze. No jest dość lekka, nie? I taka płaska, nie pogrubia nam laptopa. No jest wbudowana, nie? Więc taki zwykły zjadacz chleba sobie jej nie wymieni. Musi już trochę bardziej ogarniać. Może takie było założenie. Jest to bateria oryginalna. Oryginał kosztuje chyba około 300 zł, czy nawet ponad. Stwierdziłem, że tym razem nie chcę tyle wydawać. I ogarnąłem sobie zamiennik. Nie udało mi się wyszargać tej śrubki, za chwilę spróbuję, bo one mają takie jakby zabezpieczenie przed wypadaniem. A co mamy pod baterią? No, różnego typu złączki i taśmy, nie będziemy tego ruszać. Tak to właśnie wygląda. No i zrobimy sobie mały unboxing tej baterii, tego zamiennika, baterii for your laptop. Laptop, gwarancja niby jest, ma dobre opinie, dobre parametry, praktycznie takie parametry jak fabryczna powinien mieć. Ściągamy tutaj to, w miarę ładne opakowanie, tutaj takie nieco porządniejsze, więc sobie otwórzmy zatem. Co tutaj mamy? Karta gwarancyjna może się przydać, chociaż nie wiem, czy ona coś znaczy, no ale zostawimy. I instrukcja obsługi. Za chwilę przejrzę, czy mamy tutaj coś ciekawego. No i tutaj się kryje nasza bateria. Jest to zamiennik, chyba nieco cięższy, a może mi się wydaje. Wygląda bardzo podobnie, tak naprawdę praktycznie identycznie. No tylko, że jest to po prostu zamiennik, nie? Ale też jest Type GJKNX 8500, 7,6 V. Tutaj na tą jedną śrubkę. O, ta śrubka jest razem z baterią. Tak coś czułem, bo tutaj miałem problem ją trochę wyszarpać, ale mi się udało. Ale no dobra, trzeba odłączyć baterię przed dotykaniem reszty rzeczy. Wstawiłem już dość dawno temu, jak to oglądacie na story, że laptop mi przestał widzieć pamięć RAM. Ja te ramy po prostu wyjąłem i włożyłem. Ale zanim je wyjąłem i włożyłem, to odłączyłem baterię. Więc tak, musimy odwrócić baterię do góry kołami. Takie thermal pady chyba. No i tutaj oczywiście ten przewód podłączyć i wepchnąć tutaj w tą szparę, o. Tak, jak widzimy, przewód wszedł. No i w zasadzie cały montaż baterii będzie sprowadzał się do jej włożenia, przykręcenia i podłączenia. Więc powinno być całkiem łatwo. Tutaj na tą jedną śrubkę. Za chwilę to ładnie ułożę, tak jak być powinno. I generalnie w instrukcji czytamy o cyklach ładowania. To w laptopach chyba jeszcze obowiązuje, natomiast wiem, że w telefonach nie. Że należy ją rozładować do zera. To znaczy nie do zera, tylko tam do kilku procent. I potem naładować do pełna. I żeby rzeczywiście kilka tych cykli wykonać,
No i że tej baterii nie można tak zostawiać po prostu bezczynnie, tylko trzeba ją regularnie ładować i rozładowywać. No wiadomo, że produkt nie jest dla dzieci i zwierząt, to sobie pominiemy. No i jest też coś o software'ze, że warto sprawdzić, czy tam BIOS wykrywa i tak dalej. No mam nadzieję, że problemu nie będzie. Jakby coś było, to będziemy bawić się w troubleshooting, ale oby było git, więc podłączam, przykręcam i sobie zobaczymy. Więc przykręciłem i podłączyłem. Spróbujemy uruchomić lapka. Nałożyłem spód obudowy jak na razie jako tako i teraz chwilka prawdy. Ziomuś nie odpowiada. Możliwe, że nie styka dokładnie. Ponadto warto ten przewód jeszcze wcisnąć tutaj, w tym miejscu, żeby to ładnie nam nie wystawało. Tak jak widzimy, no bateria nie wystaje już ponad dobry z obudowy, bo nie jest spuchnięta. Jest normalna, że tak powiem. Podłączyłem zasilacz, zobaczymy co ziomek na to. Jestem ciekaw, czy software'owo on ją widzi po prostu bez problemu, nie? Bo tam coś było napisane, że może być problem. O, mamy ekran. Ten taki startowy blokady, nie wiem jak to się nawet nazywa w tym Windowsie. I tak nomenklatura Windowsa 10 nie ma znaczenia, bo zaraz straci wsparcie niestety. O, widzimy. Mamy dostępne 50% baterii, więc odłączymy. Tryb zasilania z baterii. No i tak widzimy, bateria chyba działa. Fajnie. Lapek ten mi się przydaje do szkoły, do na przykład programowania Arduino. Tutaj robiłem światła, sygnalizację świetlną, czy do robienia różnych prezentacji, głównie na tematykę elektroniczną. Ford F-150, mój dream car, trochę nierealne, ale za marzenia nikt nie każe. Zobaczymy. Dell ma tutaj takiego track pointa, trochę jak ThinkPad od Lenovo. Generalnie dość ciekawy model, jedyne na co narzekam to na plecy, bo razem z podręcznikami no jest po prostu ciężko. Wiadomo, nie noszę go codziennie, tylko bardzo okazjonalnie, raz na jakiś czas. Ale spoko, w domu z niego nie korzystam, bo preferuję większy ekran, ale rozważam opcję podłączenia go po prostu do monitora i klawiatury myszki, żeby korzystać z niego no też w domu, bo grafiki on gamingowej nie ma, ale tak wydajnościowo to myślę, że mojego starego Della PC-ta, o którym był film, pobiłby na web. Więc tak, wyłączymy go, sprawdzimy czy teraz się załączy. Na połowie baterii 3 godziny 40 minut, słuchajcie. A na tamtej zepsutej baterii miałem 3 godziny na całej, a jak zaczynaliśmy coś robić konkretniejszego, to ten czas potrafił spaść nawet do godziny. Pamiętam, raz pokusiłem się o wzięcie go do szkoły na tej baterii i wytrzymał mi chyba, teraz żeby nie skłamać, niecałe 2 godziny lekcyjne, może 1,5 godziny lekcyjnej? Także no dość niedużo, nie? No tak to bywa z tymi bateriami, ona powinna być już wymieniona dawno, odkładałem to, ale w końcu ogarnęliśmy. Tak jak widzimy, nie jest to jakoś bardzo skomplikowane. O, coś tam zareagował, świeci klawiatura, no i ziomek się uruchamia. Fajnie, fajnie, myślę, że się udało. Będę musiał trochę się nim pobawić, żeby go rozładować do zera. 3 godzinki czasu brzmi jak wyzwanie, ale podepnę chyba go po prostu u siebie jako stanowisko. Może zmontuję na nim jakiś film, bo tutaj też oprogramowanie mam, ale raczej korzystałem z tego na wyjazdach. Tak stwierdziłem, że pecety są w sumie spoko i zawsze chciałem pecety, żeby modyfikować. No ale jakby się uprzeć, lapka też się da w pewnym zakresie zmodyfikować i stwierdziłem, że następny komb jaki bym chciał, to byłby lapek gamingowy, bo ma dobrą wydajność, a można go wszędzie wziąć. Chociaż ludzie, którzy mają lapki gamingowe, nie biorą ich do szkoły. Mówią, że raz, że drogie, dwa, że ciężkie. Nie wiem, czy one są aż tak ciężkie, ale no dobra, to już trochę schodzimy z tematu. No tutaj w warsztacie mam Lenovo, no jak na razie głównie do puszczania muzyki. To był w ogóle pierwszy taki komputer u nas w domu, mój pierwszy laptop. Nie wiem, czy był fancy na tamte czasy. W każdym razie na te jest zwyczajny. No to mógł być kiedyś w sumie lekko fancy, taki w miarę git. Ale no, służy tutaj jako komp warsztatowy do schematów, tutaj też Arduino ID sobie pobierzemy i będziemy się bawić. On miał jakiegoś update'a i teraz się wyłączył, to ci ciekawostka. Coś nam się załącza znowu, nie wiem czy on tak świrował przez tego update'a. Mówiłem na odcinku z disassembly mojego komputera, że chciałbym więcej takiego komputerowego kontentu robić w warsztacie i chyba się udało. Będę musiał z niego korzystać częściej, żeby wykorzystywać jego potencjał. Tak jak widzimy, obudowa się tutaj lepiej schodzi i nie odstaje. Normalnie jak tutaj koło touchpada naciskałem, to cała obudowa się tak wginała, nie? Bo po prostu ona była wybrzuszona, podniesiona przez tą spuchniętą baterię. No, mi się wydaje, że on świruje przez update'a. Jak to się tutaj przemieli, to go skręcę i myślę, że będzie działał. No i mamy ten tył dokręcony. I tak jak widzimy, obudowa już nie odstaje. Ładnie wszystko się schodzi i dochodzi, tak jak powinno być.
i wszystko się załącza bez problemu. Podświetlanie klawiatury też fajna rzecz. Tak jak widzimy, bez ładowarki, to nie ściema, bardzo ładnie działa. Myślę, że nam się udało. Tak jak widzimy, tutaj nic nie strzela, ta obudowa się rzeczywiście ładnie zeszła. 47%, no ten czas przewidywany trochę spadł. Wiadomo, że możemy go tutaj wrzucić na oszczędzanie albo na kompletny brak oszczędzania. Jednak ten tryb średni niższy wydaje mi się, że powinien być ok. Więc na tą chwilę to tyle i mam nadzieję, że bateria będzie dobrze służyć. Widzowie, udało mi się moje stanowisko z PC-tem przerobić na stanowisko z laptopem. Stwierdziłem, że trzeba wykorzystać potencjał tego laptopa ogólnie. No i także ze względu na zużycie prądu, myślę, że można tak robić. Podłączenie myszy i klawiatury jest oczywiste przez USB. Natomiast z monitorami jest tak, że mają one po dwa inputy, więc jesteśmy w stanie wykorzystać je jednocześnie jakby do laptopa i do PC-ta. Monitor główny Odyssey jest do PC połączony. Sorry, mam tutaj jacka. To jest masakra z tymi jackami, nie? Nie wiem, mam jakiś problem z tym zestawem Logitech, ale może usprawiedliwia go to, że był znaleziony na śmietniku i go odratowałem. Normalnie widzimy tutaj z baterii. I tak, ten zabieg miał służyć temu, żeby dźwięk szedł częściowo cyfrowo przez monitor i żeby można było ten sam zestaw audio przez to wyjście pseudo słuchawkowe w monitorze wykorzystywać do dwóch zestawów, ale mniejsza o to. Tak, i tu do DisplayPorta jest PC, a mamy HDMI tutaj do lapka, więc spoko. A tutaj HDMI jest do PC-ta, a do lapka mamy VGA. To jest spoko, że mamy te wyjścia w dwóch standardach i to jest git, ale no nie jest to rozwiązanie permanentne, widzimy przewody po wierzchu. I żeby to jakoś ogarnąć, mam zamiar kupić coś takiego jak KVM switch, czyli przełącznik do klawiatury i myszy, żeby mogło być do dwóch komputerów i wtedy po prostu będziemy przełączać i tutaj będziemy podłączać tylko USB-C, bo mam zamiar jeszcze stację dokującą tutaj załatwić i chyba się na to zdecyduję. Problem jest taki, że na PC-cie mam większość plików. Rozważam też właśnie przeniesienie tego po prostu na dysk przenośny, jakkolwiek to śmiesznie nie brzmi. No myślę, że ten lapek mógłby sobie tutaj leżeć, po prostu te rzeczy, które tam leżały, takie jak portfel, mogę sobie schować do szuflady. Taka mała reorganizacja stanowiska. Tak jak widzimy, no klawka tutaj działa. Jedyny problem jest taki, że na tym lapku w nic nie pogramy, ale ja i tak praktycznie nie gram i musiałbym część ustawień systemowych pozmieniać. Ale tak poza tym to myślę, że spoko i będziemy o tym informować też na przyszłych odcinkach.